Gilbert K. Chesterton Strzała z niebios. Czyta Jacek. Co najmniej sto powieści kryminalnych rozpoczyna się odkryciem, iż amerykański milioner został zamordowany i wydarzenie to z niewiadomych przyczyn uchodzi za groźną katastrofę. Z prawdziwą przyjemnością mogę oznajmić, że punktem wyjściowym tego opowiadania ma być również nagła śmierć amerykańskiego milionera. Ściślej zaś mówiąc, nagła śmierć aż trzech amerykańskich milionerów, co część czytelników uzna prawdopodobnie za embarras de riches. Ale ta właśnie logika i ciągłość łańcucha zbrodni dobywa całą sprawę z kategorii przestępstw pospolitych i czyni z niej niezwyczajny problem, jakim się w rezultacie okazała. Opinia publiczna była na ogół zdania, że mordowani milionerzy padali kolejno ofiarą tej samej wendety lub klątwy ciążącej na posiadaczach zabytku o niezmiernej wartości zarówno materialnej, jak i historycznej, pucharów wspaniale ozdobionego drogimi kamieniami, a zwanego potocznie czarą koptyjską. Ów skarb, nieustalonego zresztą pochodzenia, musiał niegdyś służyć celom liturgicznym. To też tragiczny los jego właścicieli przypisywano fanatyzmowi jakiegoś wschodniego chrześcijanina, zgorszonego, że świętość dostała się w ręce profanów? Oczywiście nie było to pewne, lecz tajemniczy zabójca, fanatyk czy nie fanatyk, budził chorobliwą ciekawość i nie lada sensację w świadku prasy oraz plotki towarzyskiej. Bez Bezimiennego osobnika obdarzano nawet nazwiskiem albo raczej przydomkiem. Nas interesuje wyłącznie trzecia ofiara, gdyż niejaki ojciec Braun, bohater serii tych szkiców, dał znać o swoim istnieniu tylko przy tej sposobności. Kiedy ksiądz Braun opuścił pokład transatlantyku i stanął na amerykańskiej ziemi, przekonał się, jak wielu innych anglików, że jest osobistością ważniejszą, niż sobie wyobrażał. Jego krępa postać, okulary, Przeciętna twarz i wyrudziały księżowski surdut mogły przesunąć się niepostrzeżenie pośród każdego tłumu w rodzinnym kraju i nikomu nie wydawałyby się niezwykłe. Byłyby co najwyżej niezwykle przeciętne. Ale Ameryka ma talent do robienia rozgłosu, a więc udział skromnego kapłana w rozwikłaniu kilku ciekawych zagadek kryminalnych oraz jego długoletnia zażyłość z flambu, byłym przestępcą, a ostatnio detektywem ukuły sławę z czegoś, co w Anglii uchodziło jedynie za ciekawostki. Zdumienie odmalowało się na obliczu ojca Brauna, gdy na brzegu sfora dziennikarzy osaczyła go niczym banda zbójców i poczęła zadawać pytania w sprawach najzupełniej mu nieznanych, takich na przykład jak szczegóły mody Damskiej lub statystyka przestępstw w kraju, który dopiero co ujrzał po raz pierwszy. Reporterzy nacierali solidarnie z wartą czarną grupą. A więc drogą kontrastu uwagę księdza Brauna, zwróciła sylwetka również czarna w słonecznych blaskach amerykańskiego lata, lecz skromnie stojąca na uboczu. Był to wysoki mężczyzna o ziemistej cerze, z bardzo dużymi okularami na nosie. Kiedy dziennikarze skończyli oblężenie, jego mość siów podniósł rękę i zatrzymał tym gestem przybysza za oceanu. Przepraszam, czy ksiądz może szuka kapitana Weyna? Zapytał uprzejmie. W tym momencie należy usprawiedliwić ojca Brauna, który, jako człowiek delikatny, sam często się usprawiedliwiał. Pamiętajmy, że nigdy przedtem nie widział Ameryki, a zwłaszcza że nigdy nie widział wielkich okularów w grubej oprawie z ciemnego szynkretu, bo ich moda nie trafiła jeszcze wówczas do Anglii. W pierwszej chwili miał wrażenie, że ogląda dziwacznego potwora morskiego o nieproporcjonalnie dużych oczach. Następnym zaś skojarzeniem był hełm, charakterystyczny dla ubioru nurków. Na ogół nieznajomy był ubrany bez zarzutu, a więc Brown w swej naiwności uznał okulary za szczegół dziwnie rażący przy wytwornym stroju, jak gdyby dandys z nadmiaru elegancji i przyozdobił się drewnianą nogą. Obcesowe pytanie też zakłopotało duchownego. Amerykański lotnik Wayne, znajomy jakiś znajomych z Francji, znajdował się istotnie na długiej liście osób, z którymi ksiądz miał nadzieję zetknąć się podczas wycieczki do Ameryki. W żadnym jednak wypadku nie oczekiwał, że tak rychło usłyszy to nazwisko. Bardzo przepraszam, mruknął niepewnie. Czy mam przyjemność z... Czy pan zna kapitana Wayne'a? Na pewno nie ma ksiądz przyjemności z kapitanem Wayne'em, odrzekł elegant w okularach, nie zmieniając drewnianego wyrazu twarzy. To niemożliwe, bo kapitan Wayne oczekuje księdza w samochodzie. O, tam na bulwarze. Dopiero co go widziałem. Drugie księdza pytanie jest bardziej problematyczne. Znam Wayne'a i jego wuja, a także starego Mertona. Znam starego Mertona, ale stary Merton mnie nie zna. On myśli, że cała przyjemność po jego stronie. Ja myślę, że po mojej. Rozumie ksiądz? Ojciec Braun nic nie rozumiał. Wodził zakłopotanym wzrokiem po roziskrzonym morzu i basztach drapaczy nieba. Później spojrzał znów na okulary w szylkretowej oprawie. Nie tylko zamaskowanie oczu budziło wrażenie czegoś tajemniczego. Twarz o żółtawej cerze była niemal azjatycka. Nawet chińska, a mowa nieznajomego, zdawała się pobrzmiewać jakąś niezrozumiałą ironią. Takie typy trafiają się tu i ówdzie pośród szczerej, naiwnej, życzliwej dla bliźnich ludności Stanów Zjednoczonych. Nieznajomy był typem Amerykanina nieprzeniknionego. Nazywam się Drake, ciągnął. Norman Drake. Jestem obywatelem amerykańskim. To mówi samo za siebie. Resztę wyjaśni księdzu jego przyjaciel Wayne. W stanie lekkiego zamroczenia duchowny został zaciągnięty do stojącego opodal samochodu, w którym młody człowiek o rzadkich jasnych włosach i chudej, zatroskanej twarzy powitał gościa wylewnie i przedstawił się jako Peter Wayne. Zapakowano ojca Brauna do eleganckiego wozu i nim zdążył pojąć, gdzie jest i co się z nim dzieje, powieziono go ze znaczną szybkością przez rojne ulice za miasto. Biedak nie przywykł jeszcze do tego rodzaju amerykańskich posunięć, stanowczych i zmierzających do konkretnego celu. Był więc oszołomiony, jak gdyby rydwan zaprzęgnięty w smoki unosił go w krainę baśni. W takich niesprzyjających warunkach, wysłuchawszy długich monologów kapitana Weyna i wtrącanych od czasu do czasu lakonicznych zdań Dreiga, poznał po raz pierwszy historię czary koptyjskiej i dwóch związanych z nią zbrodni. Okazało się, że wuj niejaki Craig, jest wspólnikiem pana Mertona, a pan Merton, trzecim z rzędu bogatym przemysłowcem, kolejnym właścicielem słynnej czary. Pierwszy, Tytus P. Trant, król miedzi, otrzymywał listy z pogróżkami od kogoś podpisującego się Daniel Mściciel. Zapewne był to pseudonim, lecz Daniel Mściciel stał się wkrótce osobistością bardzo głośną, nawet popularną i w oczach opinii publicznej zajął miejsce pośrednie między Robin Hoodem a Kubą Rozprówaczem. Niebawem autor listów z pogróżkami dowiódł, iż nie poprzestaje na pogróżkach. Pewnego ranka znaleziono starego Tranta utopionego we własnym basenie ogrodowym, a po mordercy wszelki ślad zaginął. Na szczęście czara koptyjska spoczywała bezpiecznie w safesie bankowym i wraz z całym majątkiem nieboszczyka dostała się jego kuzynowi Brianowi Horderowi, który dzięki temu stał się milionerem i przedmiotem nienawiści tego samego nieuchwytnego i bezimiennego wroga. W rezultacie zwłoki Briana Hordera zostały znalezione u stóp skały w jego nadmorskiej rezydencji. Tym razem jednak było to włamanie i grabież na wielką skalę, bo chociaż czara znowu ocalała, zginęły ważne dokumenty, kontrakty i walory, na skutek czego tragicznie zmarły bogacz zostawił interesy w stanie pożałowania godnego nieładu. O ile mi wiadomo, ciągnął kapitan Wayne, wdowa wyprzedała cenne zbiory pobrajanie horderze i chyba wtedy Brander Merton nabył czarę koptyjską, bo miał ją już, kiedy go poznałem. Łatwo się ksiądz domyśli, że to skarb, którego właścicielem lepiej nie być. Czy pan Merton dostawał jakieś listy z pogróżkami, zapytał po chwili ksiądz Brown. Ma się rozumieć, wtrącił Drake takim tonem, że przybysz z oceanu spojrzał na niego ciekawie i wzdrygnał się, zauważywszy bezgłośny śmiech człowieka w dziwnych okularach. Jestem przekonany, że dostawał. Peter Wayne sposępniał jeszcze bardziej. Oczywiście pan Merton nie pokazuje mi listów, bo jak każdy wielki potentat finansowy nie lubi gadać o swoich sprawach handlowych. Jego korespondencję, i to nie całą, zna tylko sekretarz. Ale widziałem nieraz, jak pan Merton denerwował się, otwierając pocztę i niektóre listy darł, nie pokazując ich nawet sekretarzowi. Ten sekretarz również się niepokoi. Powiada, że ktoś czyha na starego. Ale nie będę się długo rozwodził i powiem prosto z mostu, że bylibyśmy bardzo wdzięczni za poradę. Ojciec Brown cieszył się wielką sławą w Stanach, więc sekretarz prosił mnie, aby zapytać, czy ksiądz nie mógłby zaraz udać się do rezydencji pana Mertona. A, to tak, teraz rozumiem, mruknął duchowny, który zaczynał pojmować sens tego co dotychczas wydawało mu się porwaniem. Nie sądzę jednak, abym mógł dokonać więcej niż panowie. Wy jesteście na miejscu, wiecie nieporównanie więcej. Naukowe wnioski ze znanych faktów łatwiej wyciągnąć wam niż osobie postronnej. Nasze wnioski są zbyt naukowe, by mogły być słuszne, wtrącił Suchodrejk. Moim zdaniem cios, który poraził takiego człowieka jak Tytus Trant, nie da się wytłumaczyć naukowo. Musiał to być, jak to się mówi, grom, grom z jasnego nieba. Chyba nie wierzy pan, że działały siły nadprzyrodzone, oburzył się kapitan Wayne. Ale rozwikłanie zagadki, w co wierzył pan Drake, było zadaniem niełatwym, gdyż pan Drake należał do typu ludzi... Którzy mówiąc o kimś gość z głową na karku, myślą zapewne, że to skończony dureń. Do końca przejażdżki człowiek w okularach trwał w bezruchu godnym wschodniego mędrca. Niebawem samochód zatrzymał się, prawdopodobnie u celu podróży. Było to miejsce ze wszechmiar osobliwe, rozległa, zupełnie naga płaszczyzna na krańcu skąpo zadrzewionej równiny, przez którą wiódł końcowy odcinek szosy. Pośrodku owego placu przypominającego lotnisko stała wielka budowla lub raczej wysoka ściana bez otworów, jak gdyby mur okalający rzymski obóz. Zapora ta nie robiła wrażenia drewnianej ani kamiennej i po bliższym zbadaniu okazała się metalowa. Pasażerowie wysiedli z samochodu i po ich skomplikowanych zabiegach, przypominających otwieranie kasy pancernej, uchyliła się ostrożnie wąska furtka w ścianie. Ojciec Brown był tym wszystkim zdziwiony, lecz zdumiał się najbardziej. Kiedy pan Norman Drake nie zdradził chęci, by wejść do środka, lecz z wisielczym humorem pożegnał towarzysza podróży. Ja nie idę, oznajmił. Stary Merton miałby za dużą frajdę. Nie wolno mu się wzruszać, a tak przepada za moim widokiem, że mógłby wykitować z radości. Z tymi słowy oddalił się za maszystym krokiem, a ksiądz Braun, coraz bardziej osłupiały, minął stalową furtkę, która natychmiast zamknęła się z głośnym szczęknięciem. Za ścianą znajdował się rozległy, troskliwie utrzymany ogród, obfitujący w wielobarwne klomby i rabaty, zupełnie jednak pozbawiony drzew, a nawet wysokich krzewów czy bylin. Pośrodku wznosił się dom o uderzająco pięknych liniach architektonicznych. Lecz tak wysoki i wąski, że sprawiał wrażenie wieży. Promienie gorącego słońca załamywały się tu i ówdzie na oszklonym dachu, niżej wcale nie było okien. Wszystko jaśniało tu nieposzlakowaną, bez plamki czystością, związaną bodaj nierozdzielnie z przezroczystym powietrzem Ameryki. Duchowny i były lotnik minęli okazały portali znaleźli się pośród wspaniałych marmurów, Brązów i olśniewająco kolorowych emali przestronnego hallu bez klatki schodowej. W górę prowadził tylko zabezpieczony grubymi ścianami szyb windy, do której przystępu bronili rośni, atletyczni mężczyźni, wyglądający na tajną policję. Skomplikowane środki ostrożności, co odezwał się Wayne. Pewno uśmiecha się ksiądz dyskretnie na myśl, że Merton musi mieszkać w fortecy otoczonej ogrodem bez jednego drzewa za którym ktoś mógłby się ukryć. Ale nie wyobraża ksiądz sobie trudności, z którymi musimy niekiedy walczyć w naszej ojczyźnie. Nie wie ksiądz też zapewne, jaką wagę ma nazwisko brandera Mertona. To starszy jegomość, całkiem zwyczajny na pozór. Każdy minąłby go spokojnie na ulicy, gdyby naturalnie spotkanie z nim było możliwe. Ale to trudna sprawa, bo pan Merton wyjeżdża z domu bardzo rzadko. Zawsze opancerzonym samochodem. Ale niech się przytrafi coś złego temu zwyczajnemu jego mościowi. Trzęsień ziemi poruszy Amerykę od Alaski do Wysp Karaibskich. Myślę, że żaden król ani cesarz nie miał nigdy nad ludźmi takiej władzy, jaką on sprawuje. Cóż, gdyby zaproszono księdza z wizytą do cara czy króla angielskiego, poszedłby ksiądz z czystej ciekawości. Można oczywiście nie być zwolennikiem carów ani milionerów, ale potęga zawsze budzi zainteresowanie. Tak mi się przynajmniej zdaje. Mam nadzieję, że odwiedziny u nowoczesnego samowładcy typu Mertona nie będą sprzeczne z zasadami księdza? Bynajmniej, odrzekł spokojnie ojciec Brown. Do obowiązków kapłańskich należy odwiedzanie więźniów i nieszczęśliwych trzymanych w niewoli. Młody mężczyzna umilkł i zmarszczył czoło. Przez chwilę spoglądał na towarzysza dziwnym, jak gdyby podejrzliwym wzrokiem. Musimy pamiętać, podjął szorstko, że na mertona czyhają nie tylko zwyczajni rabusie i rozmaite bandy czarnej ręki. Daniel mściciel to chyba wcielony szatan. Tranta utopił w jego własnym basenie ogrodowym, a hordera wykończył tuż koło domu. No i przepadł bez śladu. Górne piętro pałacu o niesłychanie grubych ścianach zajmował apartament składający się z dwóch pokoi. Pierwszy był czymś w rodzaju poczekalni, drugi sanktuarium wielkiego milionera. Nowo przybyli weszli do poczekalni w momencie, gdy dwaj poprzedni goście opuszczali sanktuarium. Jednego z nich Wayne nazwał przy powitaniu wujem. Ów starszy jegomość, mały, lecz dziwnie krzepki i sprężysty, miał ogoloną czaszkę. Która sprawiała wrażenie Łysej, i twarz tak pociemniałą od słońca, że nie chciało się wierzyć, by mogła być niegdyś biała. Był to stary Craig, nazywany zazwyczaj hikory Craig ze względu na sławę, jaką zyskał w ostatnich wojnach z Indianami, a także na cześć prezydenta Andrew Jacksona, który, jak wiadomo, miał przy domekolt hikory i zyskał jeszcze większą sławę w dawniejszych wojnach z Indianami. Towarzysz starego Krejka, drobny, wymuskany dżentelmen o czarnych, jak gdyby pociągniętych lakierem włosach, z bardzo szeroką czarną wstążką przy monoklu, uderzająco z nim kontrastował. Był to Bernard Blake, doradca prawny obydwóch milionerów, który zakończył konferencję ze wspólnikami w sprawach firmy. Czterej panowie spotkali się pośrodku poczekalni i uważali za stosowne odbyć krótką, uprzejmą pogawędkę. Po gawędce ich asystowała milcząca i nieruchoma postać siedząca w głębi pokoju, koło drzwi do sanktuarium i ledwie widoczna w świetle płynącym z okna w dachu, barczysty drapo twarzy. Był to specyficzny dla amerykańskiego życia okaz nazywany przez przyjaciół obrońcą, przez wrogów, mordercą do wynajęcia, a przez ludzi usposobionych żartobliwie i samokrytycznie w stosunku do rodaków, cwaniakiem do mokrej roboty. Siłacz nie poruszył się, nie wstał na widok gości, lecz sama jego obecność najwidoczniej zaniepokoiła Wayna, który zadał pierwsze nerwowe pytanie: Kto jest tu szefa? Nie bój się, Peter, zachichotał jego wuj. U szefa siedzi sekretarz Wilton. To wystarczy. Chłopak nigdy chyba nie śpi, tylko pilnuje Mertona. Lepszy jest niż dwudziestu gwardzistów przybocznych. A zwinny i cichy jak Indianin. No, ty, wuju, powinieneś się na tym znać, roześmiał się Wayne. Dobrze pamiętam, jak uczyłeś mnie rozmaitych indiańskich sztuczek, kiedy jako uczniak pasjonowałem się powieściami o Indianach. Ale w powieściach Indianie zawsze brali ostatecznie w skórę. Niestety, w życiu bywało inaczej, odrzekł posępnie stary pionier z pogranicza. Czyżby zabrał głos przylizany pan Blake. Sądziłem, że przeciwko broni palnej nic nie mogli wskurać. Mogli, mogli, podjął Craig. Sam widziałem Indianina, co nie bał się stu strzelb. Miał tylko krótki nóż do skalpowania, a zabił białego stojącego na murach fortu. Jak to zdziwił się prawnik? Nożem Aha. Nóż mignął tylko w powietrzu jak błyskawica, nim ktokolwiek zdążył strzelić. Mistrzowski rzut. Nie wiem, gdzie Indianin wyuczył się takiej sztuczki. Ale wuj jej się chyba nie wyuczył, roześmiał się znów Peter Wayne. Wydaje mi się, powiedział zamyślony ojciec Brown, że ta powiastka może mieć sens moralny. Kiedy tak rozmawiali... Z sąsiedniego pokoju wyszedł sekretarz Wilton, młody człowiek o bladej cerze i bardzo jasnych włosach. Miał wydatną dolną szczękę i bystre, czujne, jak gdyby psie oczy, których spojrzeniu nic zapewne ujść nie mogło. Zatrzymał się w wyczekującej pozie i przerwał z punktu ożywioną rozmowę, chociaż powiedział tylko, Pan Merton będzie mógł przyjąć Panów za mniej więcej dziesięć minut. Stary Krejko znajmił zaraz, że pora na niego, i opuścił poczekalnie w asyście siostrzeńca i adwokata. Dzięki temu ojciec Braun został na chwilę sam na sam z sekretarzem, gdyż olbrzyma odwróconego plecami i zapatrzonego w drzwi sanktuarium trudno było uważać za świadka lub nawet ludzką istotę. Nasze środki ostrożności mogą wydawać się trochę przesadzone odezwał się Wilton. Ale słyszał ksiądz już na pewno o Danielu mścicielu i zdaje sobie sprawę, dlaczego niebezpiecznie zostawiać szefa bez opieki. Teraz jednak pan Merton jest sam, prawda? zapytał duchowny. Przez piętnaście minut odparł sekretarz, spoglądając na niego poważnymi szarymi oczyma. Przez jeden kwadrans w ciągu doby. Ma tylko tyle prawdziwej samotności. Na wyraźne swoje żądanie, uzasadnione w sposób dość szczególny. A mianowicie, zainteresował się ojciec Braun. Poważne dotychczas szare oczy Wiltona sposępniały. Chodzi o czarę koptyjską. Może pan zapomniał o niej, ale szef nie zapomniał. Pamięta o wszystkim i nie ufa nikomu, nawet najbliższemu otoczeniu. Czara koptyjska jest schowana gdzieś, w jego pokoju. Tylko on może ją znaleźć i wyjmuje z ukrycia, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Musimy więc ryzykować kwadrans, kiedy pan Merton siedzi w skupieniu i modli się do czary. Mamy wrażenie, że innych modłów nie odprawia i nie uznaje. Zresztą ryzyko jest nieznaczne, bo całą rezydencję zamieniłem w pułapkę. Trudno tu wejść, a wyjść nieporównanie trudniej. Gdyby ten piekielnik Daniel Mściciel chciał złożyć nam krótką wizytę, musiałby zostać na obiad i, na Boga, znacznie dłużej. Przez piętnaście minut siedzę tutaj jak na rozżarzonych węglach, ale niech tylko usłyszę wystrzał lub odgłos walki. Zaraz nacisnę ten oto guzik, a prąd elektryczny zacznie krążyć w metalowym ogrodzeniu parku i uśmierci każdego, kto spróbuje wyjść furtką lub wspiąć się na ścianę. Naturalnie nie może być wystrzału, bo na górę prowadzi jedna winda, a okno, przy którym siaduje pan Merton, znajduje się na szczycie wieży, śliskiej jak słup wysmarowany mydłem. Na wszelki jednak wypadek wszyscy jesteśmy uzbrojeni i gdyby mściciel wtargnął jakoś do tego pokoju, na pewno nie uszedłby z życiem. Ojciec Brown posępnie patrzył na dywan. Medytował. Potem ożywił się, jak gdyby nagle obudzony z drzemki. Bardzo przepraszam, że poruszę ten temat, powiedział szybko, lecz w tej chwili przyszło mi coś do głowy. Chodzi o pana. O mnie, zdziwił się sekretarz. O co mianowicie? Sądzę, że jest pan opanowany jedną myślą, podjął duchowny. Proszę mi wybaczyć śmiałość, Lecz bardziej Panu zależy na schwytaniu wsidła Daniela Mściciela niż na ochronie Brandera Mertona. Wilton wzdrygnął się lekko i przez czas pewien mierzył duchownego przenikliwym wzrokiem. Potem na jego zaciśniętych wargach wykwitł dziwny, zagadkowy uśmiech. Skąd ksiądz? Dlaczego ksiądz tak sądzi? zapytał zdławionym głosem. Powiedział pan, że na odgłos strzału prąd elektryczny przetnie wrogowi drogę odwrotu. Chyba zdaje pan sobie sprawę, że strzał może uśmiercić Brandera Mertona wcześniej niż porażenie prądem uśmierci napastnika? Nie twierdzę, że nie uratowałby pan chlebodawcy, gdyby to było możliwe, lecz sprawa ta jest dla pana drugorzędna. Jak się pan wyraził, środki ostrożności mogą się wydawać przesadzone. Przygotował pan wszystko nader starannie, lecz z nastawieniem na ujęcie mordercy, nie na ocalenie człowieka zagrożonego. Wiele słyszałem o księdzu Braunie, powiedział sekretarz opanowanym już i chłodnym tonem. Istotnie jest ksiądz bardzo sprytny, ale spryt to nie wszystko, co w księdzu uderza. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się ksiądz człowiekiem, któremu należy mówić prawdę. A zresztą prawdy i tak się ksiądz na pewno dowie, bo ludzie zaczynają już żartować na mój temat. Wszyscy twierdzą, że jestem monomaniakiem, owładniętym bez zreszty pragnieniem pochwycenia tego wielkiego zbrodniarza. Ale nikt nie wiem o czymś, co zaraz wyznam. Naprawdę nazywam się John Wilton Horder. Ojciec Brown kiwnął głową, jak gdyby doznał nagłego olśnienia, a sekretarz mówił dalej rzeczowo. Ten człowiek, co sam się nazwał mścicielem, zabił mojego ojca i wuja, a matkę przywiódł do ruiny. Kiedy usłyszałem, że Merton szuka sekretarza, przyjąłem tę posadę, bo przewidywałem, że zbrodniarz pokaże się wcześniej albo później w miejscu, gdzie jest czara koktyjska. Nie wiem jednak, kto jest mordercą. Mogę tylko czekać jego przybycia, a tymczasem chcę wiernie służyć Mertonowi. Rozumiem, powiedział ciepło ojciec Braun. Ale czy nie pora pójść do pańskiego chlebodawcy? Tak. Oczywiście. Proszę wejść. Proszę. Wilton wzdrygnął się lekko, a z jego zawziętej twarzy zniknął wyraz zadumy. Zdawać się mogło, że sekretarz znów myśli o swojej mściwej manii. Ksiądz wkroczył śmiało do sanktuarium. Lecz nie odezwał się słowem powitania i wśród grobowej ciszy stanął po chwili we drzwiach. Twarz miał w cieniu, a wierzch głowy rozjaśniony górnym światłem, widocznie jednak w samej jego postawie było coś niepokojącego, gdyż rosły strażnik zerwał się z miejsca. Sprawiło to wrażenie, że nagle ożył ciężki, masywny mebel. Chyba naciśnie pan guzik, odezwał się głucho duchowny. Wilton zerwał się gwałtownie i krzyknął zdławionym głosem. Nie było strzału. Zależy, co pan nazywa strzałem, odparł ojciec Braun. Sekretarz skoczył w stronę drzwi i o krok przed duchownym wbiegł do sanktuarium. Był to niewielki pokój rurządzony z wytworną prostotą. Rozległa panorama ogrodu i rzadko zadrzewionych równin leżała za szeroko otwartym weneckim oknem, przed którym umieszczono fotel i stolik, jak gdyby więzień w krótkich chwilach samotności pragnął w pełni korzystać z powietrza i światła. Na stoliku pod oknem stała koptyjska czara, którą szczęśliwy posiadacz chciał zapewne podziwiać w najbardziej korzystnym świetle. Istotnie warta była oglądania. Promienie słońca zapalały tysiące blasków w różnobarwnych kamieniach, jak gdyby przemieniały czarę w świętego Graala. Warta była oglądania, lecz Brander Merton nie patrzył na nią. Siedział bezwładnie z głową na oparciu fotela. Grzywa siwych włosów odrzucona była do tyłu, a ostrzyżona w klin szpakowata broda zwrócona w stronę sufitu. W szyi tkwiła długa strzała pomalowana na brązowo i u nasady ozdobiona szkarłatnymi piórami. Strzał bez hałasu, odezwał się cicho ojciec Brown. Niedawno przemyśliwałem nad nowoczesnymi wynalazkami zmierzającymi do stłumienia huku broni palnej. Oto mamy wynalazek bardzo stary, lecz jakże skuteczny. Obawiam się, dodał po chwili, że Brander Merton nie żyje. Co pan zamierza robić? Przede wszystkim nacisnę guzik, zawołał Wilton, odzyskując całą energię. A jeżeli prąd nie porazi Daniela Mściciela i łotr wywinie się jakoś, będę go tropił po całym świecie, aż znajdę. Byle tylko prąd nie poraził pańskich przyjaciół zamiast wroga, ostrzegł duchowny. Niedawno wyszli. Nie mogą być daleko. Może ich lepiej zawołamy? Dobrze znają tajemnice ogrodzenia, powiedział sekretarz. Żaden nie spróbuje się na nie wspinać, chyba że... Chyba, że będzie mu bardzo pilno. Ojciec Braun wyjrzał oknem, przez które niewątpliwie wpadła strzała. Daleko w dole ciągnął się rozległy ogród, a płaskie klomby i grządki kwiatowe zdawały się kreślić delikatnie kolorową mapę świata. Pustka wokół wyniosłej, osamotnionej wieży była tak zupełna, że duchownemu przypomniało się dziwne zdanie. Grom z jasnego nieba szepnął. Kto to mówił o ogromie z jasnego nieba i ciosie, którego niepodobna wyjaśnić naukowo? Proszę spojrzeć, zwrócił się do Wiltona, jak wszystko wydaje się daleko. Trudno sobie wyobrazić, by strzała mogła pokonać taką odległość. Chyba, że była to strzała z niebios. Sekretarz stał bez ruchu. Milczał. Duchowny więc prowadził dalej monolog. Zaczynam się zastanawiać nad samolotami. Trzeba będzie pogadać z młodym Wayne'em. O samolotach. Często kręcą się w tej okolicy, wyjaśnił sekretarz. Tak, tak. Ciągnął ojciec Brown. Broni bardzo nowa albo bardzo stara. Z Crakiem trzeba będzie pogadać o strzałach. Wie o nich więcej niż ktokolwiek inny. Ta strzała wygląda na indianiską. Oczywiście nie mam pojęcia, z jakiego miejsca Indianin mógł ją wystrzelić, ale. Przypomina Pan sobie powiastkę starego Krejka? Powiedziałem, że może mieć sens moralny. Jeżeli nawet ma, wybuchnął Wilton, to tylko fakt, że prawdziwy Indianin potrafił razić z dystansu znacznie większego, niż biały może sobie wyobrazić. Przeprowadzanie jakiejś paraleli nie ma najmniejszego sensu. Obawiam się, że pan zrozumiał sens moralny niewłaściwie, odparł spokojnie braun. Następnego dnia niepozorny księżulo dał się pochłonąć milionom zaludniającym wielkie miasto i na pozór przynajmniej nie chciał być niczym więcej niż numerem pośród numerowanych ulic. W istocie jednak pilnie, choć natrętnie, wypełniał przez dwa tygodnie powierzone sobie zadanie gdyż jak zawsze grozą przejmowała go myśl o możliwych błędach lub pomyłkach wymiaru sprawiedliwości. Nie zwracając uwagi, nie szukając widocznie pośród wielu nowych znajomych osób związanych bliżej z finałem tajemniczej sprawy, potrafił odbyć z nimi krótkie, lecz ciekawe rozmowy. Szczególnie interesujące było spotkanie z Hikorem Craig, które miało miejsce w parku centralnym na jednej z licznych ławek. Weteran ostatnich wojen indiańskich siedział, opierając kościste dłonie i spiczastą brodę na lasce z ciemnobrązowego drzewa o dziwnej rączce wzorowanej zapewne na tomachawku. — Tak, tak, mówił, kiwając głową. Istotnie można to uważać za strzał dziwnie długi. Nie radziłbym jednak nikomu wygłaszać autorytatywnie sądów na temat, jak daleko może sięgnąć indiański grot. Widziałem strzały wypuszczone z łuku, co leciały po linii prostszej niż kule i, biorąc pod uwagę znaczną odległość, zdumiewająco trafiały do celu. Oczywiście w dzisiejszych czasach nie słyszy się nigdy o Indianinie z łukiem i kołczanem, a tym bardziej o Indianinie wałęsającym się w okolicach Nowego Jorku. Gdyby jednak prawdziwy indiański łucznik z prawdziwym indiańskim łukiem ukrył się pośród tych drzew. Sto jardów za ogrodzeniem parku Mertona. Cóż, wcale bym się nie zdziwił, gdyby potrafił dosięgnąć strzałą okna na szczycie wieży i trafił w szyję Mertona. Nie, wcale bym się nie zdziwił. Niemniejsze cuda oglądałem na własne oczy w dawnych, dobrych czasach. Spodziewam się, Wtrącił ojciec braun, że w dawnych, dobrych czasach robił pan nie mniejsze cuda, nie tylko oglądał je na własne oczy. hikory Craig zachichotał, ale powiedział skromnie. O, to takie stare dzieje. Są ludzie, podjął duchowny, których interesują nawet najstarsze dzieje. Mam nadzieję, że nie ciąży na panu nic, co? Co mogłoby wzbudzić podejrzenia w tej sprawie? Do czego ksiądz zmierza? Zapytał ostro weteran, a jego oczy po raz pierwszy zabłysły żywo w suchej, ogorzałej twarzy. Ponieważ jest pan tak dokładnie obznajomiony z podstępami i metodami walki czerwonoskórych, zaczął braun bardzo wolno. Dotychczas stary krajk siedział bez ruchu, wsparty na lasce z rączką szczególnego kształtu w tej chwili jednak stanął wyprostowany, czujny niczym straceniec gotów do napaści. Laskę podniósł i ścisnął mocno jak maczugę.